Oczywiście, że było kurczaki spierniczone. Auto white balance, nie wiem. No powiedzmy, że to jest mniej więcej to, co ja widzę. Tak naprawdę ciut bardziej niebiesko powinno być. No może jakoś wyratuję poprzednie filmy. Się powoli ściemnia. Zbędne moim zdaniem na tym odcinku, bo tak naprawdę co chwilę jest jakiś samochód przed nami, także na pierwszym lepszym skrzyżowaniu i tak się pewnie spotkam zaraz z tymi kolesiami, którzy mnie powyprzedzali, bo tak naprawdę nie ma gdzie wyprzedzać. Tak sobie z babcią właśnie rozmawialiśmy, że ludzie totalnie byliby inni. Ja widzę to po sobie, widzę to po wszystkich dookoła tak naprawdę. Życie coraz bardziej nabiera tempa i to pewnie idzie wszystko w kierunku wojny, która będzie takim wielkim stop do tego, ku temu wszystkiemu. W momencie, kiedy mamy czas, dla siebie, kiedy mamy czas dla, żeby sobie wszystko porobić na spokojnie, zaczyna nam się też, zaczynają przynajmniej mnie tak jest, u mnie tak jest, że zaczyna się też chęć, nie wiem, sprawiania radości innym dookoła, tak? Wiadomo, że rodzina jest najbliżej. W momencie, kiedy nas praca przyciska, obowiązki, to wszystko nas tłamsi, mamy czas tak naprawdę tylko i wyłącznie, żeby ratować siebie i zaczynamy być tacy, czyli ja przynajmniej. Bo wiem, że są ludzie, którzy pomimo wszystko i tak są nadal otwarci i tak na pierwszym planie jest pomoc innym, aczkolwiek w moim przypadku i pewnie w wielu innych przypadkach innych ludzi jest coś w stylu, że im bardziej cię życie przyciska swoimi obowiązkami, tempem, tym bardziej się zamykasz i tym bardziej się koncentrujesz tylko na sobie. Także
no jest to niemiłe. Jest to niemiłe i świadomość tego, że się nie ma czasu dla rodziny, dla najbliższych, ale to po prostu, że tak powiem, życie codzienne wybiera takie piętno na nas, tak? Ostatecznie jasne, że to jest nasz wybór, tak? Bo zawsze możemy zrezygnować z całej masy innych rzeczy, tylko to jest zawsze coś kosztem czegoś, tak? Czemu nie można robić tego w sposób taki, że znaleźć jakiś taki złoty środek, tak? No mówię, zdążyłem posprzątać, piątek sprzątałem, dzisiaj jest sobota, pierwszy dzień tak naprawdę, gdzie nic nie muszę robić, i od razu czułem, że po prostu bardziej mi się chce, tak? Nie mogę myśleć o takich rzeczach, kiedy mam masę innych swoich rzeczy do robienia, także, no nie wiem, coś w tym musi być. No i wróciliśmy do słynnego Radomia. I niestety będziemy się musieli tak wlec, dopóki nie odbijemy w prawo na rondzie. No i fajnie, gdyby można było przeciąć, gdzieś w prawo skręcić i dojechać bezpośrednio, bo po prawej stronie, może jeszcze nie teraz, jeszcze nie na tym pułapie, ale nie na tej wysokości, jest dokładnie osiedle mojej babci i dziadka także. Fajnie było odbić w prawo i po prostu ominąć to wszystko. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał później, nie wiem, jakiś taki, chociaż to tak pewnie funkcjonuje, że ktoś dostaje prezent, czuje się, nie wiem, zobowiązany, żeby później ten prezent oddać. A prawda jest taka, że naprawdę nie chcę żadnych prezentów, nie potrzebuję niczego, bo no wszystko, co tak naprawdę chciałbym, to mogę sobie sam to kupić. Z droższych prezentów, a to tak naprawdę... No nie ma potrzeby, naprawdę nie ma potrzeby, żeby ktokolwiek jakiekolwiek mi prezenty robił. No ale pewnie to działa właśnie w taki sposób, tak jak ja, nie wiem, mam ochotę zrobić prezent cioci i wujkowi, od czego się w ogóle miało zacząć, na tym się miało skończyć, i rodzice, tak, i brat. I to miało być tylko takie wąskie grono, ponieważ za każdym razem dostawaliśmy, tak, coś, pomimo tego, że my nic nie dawaliśmy od siebie, więc to się w końcu zbiera i się też chce się człowiek odwdzięczyć. No i to się pewnie tak jakoś tak za... że to się to plącze i taka zależność, takie koło zależności, nie wiem, się tworzy. W każdym razie na pewno będę się lepiej czuł, jak no będę miał coś do zaoferowania też od siebie, a nie tylko ja dostaję, tak? Bo no mówię, naprawdę nie chcę, wręcz nie chcę, to nawet nie jest nie to, że mi niepotrzebne są prezenty, ja ich nie chcę. Ja naprawdę ich nie chcę, bo często jest tak, że jak coś dostanę, to muszę coś z tym później zrobić, tak? Jasne, jeżeli to są skarpetki, no to je założę i one się na pewno przydadzą i zużyją i wszystko super. Kosmetyki tak samo, no ale jakieś książki, jakieś inne rzeczy, których kompletnie nie będę używał, to tylko jest kłopot i musiałbym je sprzedawać i później walczyć sam z sobą, że sprzedaję prezent, tak? Że nieładniej w ogóle, także nie, wolę naprawdę nie. No ale jasne, nie można zabraniać komuś, bo ktoś może mieć czerpać z tego przyjemność, więc jakim ja prawem mogę zabraniać komuś no przyjemności, tak? Także nie wiem. Dałem delikatnie znać cioci wujkowi, że żeby nie kłopotali się z żadnymi prezentami, ale pewnie i tak coś będzie. W każdym razie w tamtym roku były bardzo udane prezenty. Sweter, z tego co pamiętam, chociaż nie jestem pewien co od kogo dokładniej, ale kosmetyki na pewno się przydały. Koko uwielbia te kosmetyki, ten zapach, także bardzo fajny, udany prezent i nie kłopotliwy. A ty co robisz na tym rondzie? Chyba ci się coś pomieszało, a nie, dobrze chyba stoi, może nie? To nie było rondo, tak a propos, była wysepka.
No niestety, ale jak będę wracał, to już będzie ciemno. Bo posiedzę z pół godziny 40 minut. U babci i dziadka może krócej, bo też nie chcę im zabierać czasu. No i to jest tak naprawdę archiwalne nagrywanie, nagranie tutaj będzie, ponieważ to, co widzimy po prawej stronie, będzie pewnie ładną drogą. Możliwe, że jak te filmy się pojawią w necie, to już ta droga będzie wprowadzona w życie codzienne. Nie wiem, jakie opóźnienie jest, będzie w filmach, ale tak szacuję, że przynajmniej 6 miesięcy jest różnicy. Będzie. Teraz nie wiem, może z 2 miesiące, może 3, ale tego materiału cały czas dobija, tak? Także zobaczymy, jak to się w sumie wszystko obsunie, ale to jest całkiem fajne. Chciałbym wrzucać wszystko na bieżąco w miarę, aczkolwiek patrzenie na rzeczy, które po prostu niedawno się wydarzyły z takiej innej perspektywy, też ma swój smaczek, tak? Także taki delikatny, naturalny delay. Chociaż niekoniecznie musimy czekać, bo my możemy odbić tutaj w prawo, Chan. Zgadza się? Zgadza się. Cieszę się, że moje myślenie zafunkcjonowało. Bo przecież my możemy sobie tędy przejechać. Nie musimy się przez światła przepychać, które działają w dwóch kierunkach. Ło! Zapomniałem, że to kagórka była. Także tak. Boże, jak ja tu dawno nie byłem. Pamiętasz Mimi? Mimi, Skippy. Jak żeśmy tutaj spacerowali, znaczy może nie spacerowali, ale żeśmy wracali. Jak żeśmy karty... Boże, co tu się dzieje z samochodami? Karty, Pokemony, żeśmy kupowali najpierw na basenie, a później żeśmy aż do M1 chodzili karty kupować. O, tak, trochę się chodziło. Szkoda, że wcześniej nie nagrywałem tego, a to by się dopiero fajnie patrzyło. Chociaż może za kilka lat też będzie się fajnie patrzyło na te filmy, które będą miały już, nie wiem, minus 5 lat od daty nagrania. A po prawej stronie jest lotnisko. Słynne radomskie lotnisko. No i ominęliśmy. I jesteśmy w królewskim osiedle, w którym tak naprawdę się wychowałem. Po całym tygodniu szkoły i domu przyjeżdżałem tutaj odżyć. Dużo się zmieniło. Nawet bardzo dużo. W tym momencie, tutaj gdzie samochody stoją po prawej stronie, było biuro przepustek i żołnierz nie wpuszczał nikogo. Bez przepustki. Tak. Fajniejsza część mojego życia właśnie była spędzona na tym osiedlu, które teraz tak naprawdę nie przypomina kompletnie tego czegoś, co było kiedyś. Może fizycznie i ze struktury zewnętrznej to tak wygląda, natomiast ze wspomnień to po prostu jest odległa kraina. Aha, szlabanu nie ma. Szlaban ktoś się rozpierniczył. Także mogę schować pilot. No i tyle było szlabanu. Zobaczymy, kiedy go założą znowu. Bo dziadek się musiał nieźle nagimnastykować, żeby załatwić pilot. Żeby każdy od nas miał swój pilot do wjazdu. A teraz się okazuje, że bez pilota może każdy wjeżdżać także. Dobra, podobnie jak poprzednio. Nie będę brał kamerki do środka,
bo a nie ma potrzeby, tak? Nie chcę ich stresować. Mam nadzieję, że mi nikt nie zapitoli kamerki. To byłaby ironia. Jak mi ktoś zapitoli kamerkę, to proszę mi chociaż kartę, nie wiem, wysłać. Znaleźć mnie w necie TGChan, TGChan i mi oddać kartę, bo tak, bo nagrania są dla mnie bardziej ważne niż ta kamerka, także nie będę się złościł. Masz moje słowo, nawet możesz mi osobiście przynieść ją, jak honorowy złodziej. Nie wiem, czy to jest coś takiego w ogóle, jak złodziej z honorem. W każdym razie, tak, możesz mi ją przynieść osobiście, tą kartę wręczyć i bardziej będę zadowolony z tego, że przyszedłeś i dałeś mi tą kartę, niż z tego, żebym stracił kamerkę i filmy, tak? Filmy są dla mnie cenne. Kamerka, no trudno, tak? Kamerka już będzie twoja, ale filmy chciałbym odzyskać, także jakbyś ukradł tą kamerkę, to chętnie bym filmy odzyskał. Proszę.